Paco Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jak dobrze wiecie, staramy się wprowadzać nowe zajęcia, urozmaicać je. Dzisiaj rozmawiamy z Krzysztofem, który prowadzi od niedawna zajęcia z kettlebell. Witam cię serdecznie. Witam. Krzysztof, jak to się w ogóle stało, że prowadzisz tego typu zajęcia? Skąd w ogóle ten pomysł? Mhm. Kettle dotarły do Lublina, z tego co mi wiadomo, jakieś 2 lata temu. No ja miałem szansę od razu się z tym zapoznać. Nie od razu, byłem entuzjastą, minęło jakieś pół roku. Wtedy się tym zaciekawiłem. No już w lipcu ubiegłego roku zrobiłem kurs instruktorski. No i tutaj cały czas ćwiczę, zgłębiam swoją wiedzę i też zdecydowałem w końcu, że nadszedł czas na przekazanie tej wiedzy innym. Mhm. Jak wyglądają te zajęcia? Bo tak naprawdę wiele osób pytało się nas, jak one będą wyglądać. Rozgrzewka, jak jakaś technika, czy to jest trudne, czy to jest dla wszystkich? Znaczy powiem tak, teoretycznie kettle są dla wszystkich, natomiast oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś przeciwwskazania, nie może za bardzo dźwigać, to są jednak ciężary, to jest jednak ileś kilogramów, które w jakiś różny sposób się technicznie powinno przerzucać, więc oczywiście trzeba z tym uważać. Zajęcia wyglądają tak, konieczna jest oczywiście rozgrzewka, żeby tutaj serce przygotować do pracy. W zależności od zaawansowania, to jest na początku oczywiście rozgrzewka stricte bez ciężaru. Z biegiem czasu, tutaj mówię, kettle wymagają jednak cierpliwości. Jest to tutaj taki sport, w którym powiedzmy można sobie bez po prostu przygotowania wcześniejszego, bez rozgrzewki, bez opanowania wzorców ruchowych, takie kettle po prostu wziąć i wykonywać. Trzeba rozgrzać ciało, trzeba nauczyć się wzorców ruchowych, więc to stopniowo wprowadzamy, także trzeba chwilę czasu, trochę cierpliwości i praktyki, bo to praktycznie nigdy za pierwszym razem nie wychodzi, więc cierpliwość, praktyka, jeszcze raz praktyka, jeżeli chodzi o kettle. No i odpowiednia technika. Wiem, że zwracasz na to bardzo uwagę, dlatego że już po pierwszych zajęciach, które odbyły się tutaj w klubie Nazana, słyszałam opinię właśnie, że bardzo dużo zwracasz uwagę na prawidłową technikę wykonywanych ćwiczeń. To jest dosyć istotne. Tu jest przy kettlach, to jest, powiedziałbym, kluczowe. Jest to bardzo specyficzny sposób pracy. Jest dużo ćwiczeń, które prowadzi się ciężar nad głowę. Nie ma po prostu innej możliwości, żeby po prostu ta technika kulała. Wtedy jest ryzyko zdrowia, więc ćwiczymy te wzorce ruchowe jak najdłużej. I dopiero ciężar dostają tutaj ćwiczący do ręki w momencie, kiedy jakby te wzorce ruchowe w jakikolwiek sposób są opanowane. Także najpierw ćwiczymy podniesienie kettla z ziemi, i powoli przenosimy go coraz wyżej. W momencie, kiedy już ćwiczący opanował, powiedzmy, takie podstawy jak martwy ciąg, swing, czyli taki wymach specyficzny, to tutaj coraz wyżej ten ciężar ląduje i w końcu trafia również nad głowę. Wariacji z tym ćwiczeniami jest bardzo dużo, od takich znanych wszystkich na pewno tutaj wykroki, martwy ciąg czy przysiady. Takie jak bardziej tutaj zaawansowane, jak rwanie odważnika czy wyciskanie żołnierskie. To tutaj mówię, Do wszystkiego dojdziemy. Oczywiście, w swoim czasie. Jeśli chodzi o obciążenie, nie musimy nadawać sobie nie wiadomo jakiego obciążenia. Obciążenie nadajemy sobie tak, jak mamy siłę, prawda? Dokładnie. Tutaj mówię, na początku i tak wszyscy zaczynamy z niskim ciężarem, żeby po prostu te wzorce ruchowe opanować. A mówię, obciążenie jest to kwestia idealna. Obciążenie tutaj waha się, powiedzmy, tutaj w klubie od 4 do 36 kg, więc tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Szczerze to mówię, to jest tak dla każdego. Pamiętajmy też, że panie nawet ze sklepu noszą kilka kilo, więc taki obciążnik 4 kg nie powinien tutaj nikogo przerazić. A tutaj z biegiem czasu będą coraz większe ciężary w górę chodzić. Wielkość ciężaru dotyczy też, zależy od planu treningowego, tego co chcemy osiągnąć. Jeżeli wiadomo, jest to trening bardziej na siłę, to używamy większych obciążeń odrobinę. Jeżeli trening wytrzymałościowy, to wiadomo, więcej powtórzeń, odrobinę niższy ciężar. Mhm. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli zajęcia na zajęcia, tak naprawdę te treningi będą urozmaicane. Dokładnie, tutaj tak naprawdę
Ćwiczeń i ich wariantów jest praktycznie zawsze kilka. Angażujemy coraz większą liczbę mięśni i tutaj no, w późniejszym czasie, jeżeli już wchodzą ćwiczenia jednorącz, to po prostu no, możemy łączyć te ćwiczenia w kombinację, więc powiedzmy no, łączymy je powiedzmy po 3 powtórzenia jednego, drugiego, trzeciego jakby w jedno ćwiczenie, więc tutaj już później pojawiają się kompleksy tak zwane ćwiczeń, no i to też jak najbardziej tutaj daje duże profity treningowe. Okej, dobra, przejdźmy do zalet. Jakie są zalety tych zajęć? Zalety są takie, że kettlebell no to jest powiedzmy cała siłownia zamknięta w jednym przyrządzie. Kettlebell przy odpowiednim użyciu techniki, nauczeniu się oddechu, który bardzo pomaga, no sprawia, że angażujemy bardzo dużą liczbę mięśni przy jednym ćwiczeniu, więc tak naprawdę możemy użyć jednego ćwiczenia, by ćwiczyć kilka grup mięśni, więc tutaj jest to bardzo i efektowne i mówię, i tutaj w ten sposób to funkcjonuje, że no oszczędzamy powiedzmy też sobie czas, ponieważ używając po prostu jednego ćwiczenia tym odważnikiem, to tak jakbyśmy po prostu wykonali powiedzmy kilka różnych ćwiczeń. Więc jest to szybka droga do zbudowania siły, do poprawienia sylwetki, zbudowania kondycji, no ale też przede wszystkim takiej ogólnej sprawności, ponieważ no, to jest z tego nacisku na technikę po prostu sprawia to, że nabieramy ogólnej sprawności, poprawiamy swoją mobilność, jak najbardziej tutaj też jakieś wady wynikające z treningów tutaj, czy z trybu siedzącego. Tutaj to wszystko to korygujemy, prostujemy kręgosłup, no zalet jest bardzo wiele. Super, powiedz Krzysztof, te zajęcia są w klubie sportowym Pako przy ulicy Zana. Przypomnij wszystkim, kiedy mogą przyjść na te zajęcia. No zajęcia tutaj wstępnie odbywają się teraz w środę i w piątek, w godzinach wieczornych, także zapraszam wszystkich dopytać w recepcji, tutaj godziny możliwe, że jeszcze będą się zmieniać, także tutaj jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale póki co no to mówię, środa, piątek, zapraszam wszystkich i do zobaczenia. Widzimy się na zajęciach z Ketli razem z Krzysztofem, więc ja również wszystkich serdecznie zapraszam i do zobaczenia.